Cześć. Witam Was ponownie na moim kanale. Dawno mnie nie było i od razu mówię, że ten filmik nie jest tutaj zapowiedzią tego, że filmy wciąż będą pojawiały się regularnie, bo ja nie mam pojęcia, jak to będzie. Co tam? Co? A co ty się tak zamknął? Bo chcę tutaj zacząć vloga. A co ty chcesz? Dobra, i chodzi o to, że miałam bardzo mieszane uczucia, czy sięgać po aparat, czy nie sięgać po aparat, bo coraz częściej o tym myślę i brakuje mi vlogowania, jednak powiem Wam, że jestem teraz w takim ciężkim okresie i bardzo wszystko przeżywam, przygotowania do ślubu daje to wszystko popalić mojej psychice i po prostu nie chciałam bez sensu nagrywać i cały czas też miałam takie myśli, a po co ja mam nagrywać, co ja mam pokazywać, co ja mam mówić, więc nie wiem dlaczego i skąd to wszystko, skoro ja bardzo lubię nagrywać i nie wiem o co chodzi, więc mam nadzieję, że ten vlog sprawi, że się tak trochę przełamie i będę jakby wracać powolutku na te dobre tory, bo serio mi tego brakuje. Także wybaczcie, że się nic na kanale nie pojawia, ale po prostu nie chcę dawać Wam tej negatywnej energii, tylko samą pozytywną energię, chyba mnie rozumiecie. Dzisiaj wybieramy się do lasku, jest niedziela, jest przepiękna pogoda i chcemy to wykorzystać, trochę zaczerpnąć tego świeżego powietrza, także zapraszam Was do oglądania. To jest standardowe pytanie przy vlogu, czyli jak samopoczucie? Superowe. Ale fajna jest pogoda, nie? Super, fajnie, tylko jest schodny wiatr, zimno. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. Mm-hmm. You say that you're from out of town. I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Would you stay another night? Tato, myślę, że to jest rzecz warta pokazania. Pokaż, co zawiera pakiet leśnego wędrownika. I opisuj, co masz. Najważniejsza rzecz to jest tu szpa przetrwania. Piersiówka. Piła. Co? Piła też tam ma wakacje. Sznurkowa. Linka to jest taka. Godzinę później. Tomorrow. Broń. Nie Wojtek, broń. Broń. No dobra. Wyjmijmy wszyscy, co mamy. I na koniec różaniec. Jakby ci nie pomogło, nie?
I mapa jeszcze jest, tak? Mapa. Mapa tu. Nóż. I kominiarka z AliExpress. Nóż. Pan Jacek ma rękawiczki. Buty z blachą. Niedawno do domu, jest właśnie 15:15 i ja walczę ze sobą, ponieważ strasznie chciałabym się położyć na drzemkę, ale Wojtek radzi mi, żebym tego nie robiła, ponieważ... Co? Rozdrzymiesz się tak. Rozdrzymię się? Ponieważ na godzinę 18:00 jestem umówiona, uwaga, tego wam nie mówiłam, na swój wieczór, cały czas mam, chcę mówić kawalerski, tak, nie wiem dlaczego, bo Wojtek już miał swój wieczór kawalerski, ja dzisiaj będę... Co? Dzisiaj mam wieczór kawalerski online. Tak, dobrze. Ja dzisiaj mam swój wieczór panieński, także no jeszcze mam troszkę czasu, ale chcę tak umyć sobie włosy, zrobić makijaż i naprawdę się tak fajnie ogarnąć. Ale właśnie no to jest to, że cały czas walczę z tym, że kurczę, czuję, że jak zaraz się położę, to zasnę. Mam mega ochotę na drzemkę. Tylko właśnie tak jak Wojtek mówi, ja się później tak roześpię i może to mi nic nie da, ale nie wiem co zrobić. Zrobię tak, wykąpię się. I zobaczę, co dalej. Poszłam na tę drzemkę, serio. Masakra, także na wieczór panieński zabiorę was ze sobą, ale pokażę wam, myślę, taką przebitkę, żeby też dla siebie samej mieć taką pamiątkę z tego dnia. Coś troszeczkę ponagrywam, ale tak większość czasu jednak chcę spędzić z laskami i dobrze się bawić po prostu i ten aparat odłożyć, ale jednak coś chcę na pewno nagrać, także coś tam wam pokażę. Do zobaczenia. Wykąpałam się, umyłam włosy. I powiem wam, że tak stwierdzam, że jak w tak zawrotnym tempie będę się przygotowywać, to spóźnię się na własny ślub, także powodzenia dla mnie. Teraz zostało mi zrobić makijaż, mam ogólnie godzinę czasu na to, żeby zrobić makijaż i wysuszyć włosy. Jak myślicie, dam radę? Nie, no dam radę, także zabieram się do makijażu. Stwierdziłam, że nie będę wam nic pokazywać, żeby po prostu się tutaj nie rozpraszać niepotrzebnie, także od razu się do tego makijażu zabieram, a jak już go skończę, to wam się pokażę i będę myśleć oczywiście jeszcze w międzyczasie, w co się ubrać, bo nie mam totalnie pojęcia, czy iść w spodnie, czy w sukienkę, nie wiem, tutaj może robiąc makijaż przyjdzie mi jakaś wizja do głowy, także na szybko maluję się i widzimy się później. Jestem już gotowa na mój wieczór panieński. Jeżeli chodzi o makijaż, postawiłam na brązowe cienie. W takich czuję się najlepiej. Pokażę wam jeszcze na szybko, co mam na sobie i zmykam na imprezę. Wyglądam tak, oczywiście kolczyki koła. Na sobie mam sukienkę ze stronki Seven Ox Boutique. Wybrałam czerwoną. Ogólnie nie mam nic w beżu, a wiem, że coś jasnego ogólnie chyba najlepiej wybrać na wieczór panieński. Tak przynajmniej słyszałam, ale ja się na tym nie znam, więc wybrałam czerwień. Do tego mam pasek pinko, tak więc zmykam.